Szczęść Boże wszystkim, witam Was Mateczek na kolejnym kursie programowania sterowników S7. Dziś chciałbym się zająć czymś, co można określić jako funkcje uniwersalne, czyli napisać funkcję, która będzie gotowa do kilkukrotnego użytku. Więc zaczynamy. Aby taką funkcję zrobić, należy przede wszystkim zrobić ją w bloku function block, czyli insert new object function block. FB1, tym się różnią właśnie bloki funkcyjne od zwykłych funkcji. Otwieramy funkcję. Czym jest charakterystyczny taki blok funkcyjny? A mianowicie tym, że posiada w swoim zakresie coś takiego jak zmienne wejściowe, zmienne wyjściowe. Czyli nasz blok funkcyjny będzie, nasza czarna skrzynka będzie posiadała jedno wejście, które nazwiemy sygnałem przycisk. O, będzie to typu bool. Jedno wyjście, które nazwiemy etykietą lampka. Również bool. Teraz zmienne statyczne. Zmienne statyczne jest to obszar pamięci, którym będzie funkcja trzymała swój status, stany swoje wewnętrzne, czyli pomiędzy kolejnymi wywoływaniami. Tym różni się m.in. function block od zwykłej funkcji. Zwykła funkcja nie posiada tego pola. Jako zmienne statyczne, ponieważ dalej będziemy testować nasz program załącz wyłącz jednym przyciskiem, będą trzy zmienne. Pierwszą taką zmienną statyczną będzie to marker dla zbocza, czyli PLS marker. Drugie to będzie przycisk zbocze, czyli przycisk puls. Trzecia to będzie lampka marker, out marker, albo out, o, lampka out, lamp out. Z małych liter, żeby się... OK. Trzy markery. Wejściowa lampka, tak, markery. Zacznijmy pisać program. Więc na początku testujemy stan przycisku i generujemy zbocze, czyli A przycisk. OK, FP, PLSM, jakiś marker, który jest potrzebny po prostu, żeby trzymać poprzedni stan i generowanie zbocza, czyli przycisk PLS równa się. Mamy wygenerowane zbocze. Dalej należy zmienić stan po prostu markera, czyli marker A. A testujemy stan impulsu, czyli przycisk PLS. Następnie obwarowanie skokami, czyli jeśli nie bit, JNB out. I mamy skoki. I teraz jeśli nie będzie stanu przycisku wyskocz, jeżeli się pojawi, wykona instrukcję między tymi etykietami. Między etykietą. Teraz tak, sprawdzimy stan bitu lampki. AN lamp. Sprawdzimy i zanegujemy od razu. Albo sprawdzimy zanegowany, jak to woli. Równa się lamp. OK. I ostatni fragment kodu, przypisanie wewnętrznego markera na wyjście. Czyli lamp, a lamp, a lamp, równa się lampka. OK. Czyli sprawdzimy stan wewnętrznego markera i przepiszemy je na out, czyli na wyjście. Zapisz. Tu wyskoczyło jak monit, że interfejs bloku uległ zmianie. To znaczy, że dopisowaliśmy co? Jakieś ten.
Przejdźmy teraz do menadżera głównego projektu. Mamy nasz wygenerowany FB. Wygenerujmy jeszcze FC1. To w tym napiszemy program. Czyli Insert New Object Function. FC1. OK. No i próbujmy użyć naszej uniwersalnej funkcji. Czyli FB1. Wywołajmy. O, widzimy. Wywołał się taki czarna skrzynka z jednym wejściem przycisk, pod który możemy podpiąć I0.0 i z drugim wejściem lampka, pod którym możemy podpiąć Q0.0. Teraz ważna rzecz. Do takiej bloku funkcyjnego musimy dopisać blok danych. Spytał się, czy wygenerować. Tak, tak. Blok danych, w którym będziemy pamiętać wewnętrzne... Będzie to jako służył pamięć wewnętrznych stanów. Czyli po prostu wszelkie stany bloku funkcyjnego są pamiętane w bloku DB1. Oczywiście, aby pokazać, że nasza funkcja jest uniwersalna, wywołajmy ją dwa razy. Drugie wywołanie oczywiście musi być z innym blokiem danych. To jest bardzo ważna rzecz, gdyż w tym bloku są trzymane stany wewnętrzne naszej funkcji, czyli musi być inny. Jeżeli wywołujemy drugi raz ten sam blok funkcyjny, musi być inny blok danych. Jeden. Inne wyjście. Zapiszmy. Funkcja zapisana. Teraz odpalmy symulator sterownika. Symulator sterownika uruchomiony. I wgrajmy nasz program do sterownika. Menadżer projektów. Żeby wgrać program do sterownika, potrzebne są bloki OB1 jako główny, FB1, FC1 i bloki, czyli PLC, download. Jest. Uruchommy nasz sterownik. Sterownik pracuje. Spróbujmy wykonać podglądu. Jest. Jeszcze raz symulator. No i sprawdźmy, czy działa nasza funkcja. O, widzimy włącz, wyłącz. Włącz, wyłącz. Włącz. Tu automatycznie też jest QB, czyli nasza lampka. I wyłącz jeszcze raz. Po drugie wciśnięcie, zmiana stanu. Co się dzieje z drugim? Ta sama funkcja z innym blokiem danych. Tu jest inne wejście. Włącz. Widzimy? I wyłącz. Czyli napisaliśmy funkcję, która jest funkcją uniwersalną do kilkukrotnego wykorzystania. Funkcja to włącz, wyłącz jednym przyciskiem. Szczęść Boże wszystkim, dziękuję za uwagę. Mówił do Was Mateczek. Cześć.